Państwa, no tutaj jesteśmy przed Teatrem Wielkim i byłyśmy u Niewęgłowskiego na mszy. Tutaj jest ratusz, ale mówią, że bankowy ratusz to jest tam. Tutaj byłyśmy w galerii Opera. Dyrektor uciekał od kamery. Dobrze, nie nagrywamy. Do widzenia. Jak się boi. Proszę Państwa, tutaj te wernisaże, bo ten Wojtek nas oszukał. No. Ja mam zaproszenie do Teatru Opera, Opera Art Gallery, ale Wojtek mówił, że wernisaż jest, tutaj Państwo zobaczą, rozmydla się Teatr Narodowy. Tutaj jak jest wernisaż, to jest tak, bardzo uroczyście, tak po białostocku, czyli dużo wina, świnia, kanapki, mięso, szaszłyki. No tak, jakby to powiedzieć, tak po swojsku, no. Bo tutaj, wiecie Państwo, chcieli być mądrymi, stali się głupi. Zlikwidowali, proszę Państwa, portrety foyer Teatru Wielkiego Opera Art Gallery. Zlikwidowali, że nie wiadomo, kto tu w ogóle śpiewał. Jeszcze trochę to nawet nie będę wiedziała, że Modrzejewska występowała w teatrze, ale wcale nie o Modrzejewską chodzi. Jeżeli tu mamy od Moliera wejście do Muzeum Teatralnego, proszę powiedzieć, muzeum, gdzie były stroje na przykład Elżbiety Hof, Jadwiga Królowa Polski, też tego nie ma, też tego nie ma. Państwo zobaczą, jakie świństwa, że na oczach ludzi giną eksponaty, giną pamiątki, ginie ślad, ginie to wszystko, ginie. I oczywiście, że ludzie się dowiadują o tym, ale po nie w czasie, dopiero po. Także lepiej, żeby oni poszły, te babki, co w tym Teatrze Wielkim tak opiekują się tymi wystawami. To znaczy nie, to była jedna taka wiedźma, jedna, żeby one do kościoła poszły. No na mszę, tu.